Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7. Szczęk Pillars of Eternity. Dobra. Jesteśmy u tej Grimdy, na której mieliśmy właśnie zwrócić ten zwój. Przy okazji mam nadzieję, że doda nam to dostęp do zamkniętej części archiwum. Jest jedna część, do której nie mamy dostępu. Gdzieś. W każdym razie tam mamy znaleźć zwój Pandgrama dla kogoś innego. Tak. Jakieś stare questy jeszcze, ale dobra. Zajmijmy się tym. Znalazłem zwój. Niech no spojrzę. Tak, w rzeczy samej. Dobrze się spisałeś. Zręcza ci złożoną tkaninę. Vel zarówno strzeże tajemnic, jak je przed nami odkrywa. Niech ten kaptur wspomaga cię w odkrywaniu tego, co ukryte i skryte przed wzrokiem tych, którzy pragną cię skrzywdzić. Masz także prawo wchodzić do pradawnego archiwum i brać wszystkie księgi i zwoje, które tam znajdziesz. Rozpowszechnienie i wprowadzenie do odbiegu nowych tajemnic jest częścią naszej służby niezapomnianemu. Okej. Okay. Spoko, no, tak jak liczyłem. Skradanie się plus 2, percepcja plus 1. W sumie jej możemy dać, czy to jej coś zwiększy? Nie, ona chyba już ma jakieś bonusy do percepcji, co? Tak. Z jądra. Dobra, nieważne. Ale ty masz celność główną. Nie, też masz jakieś bonusy do percepcji? Tak, pajęcze palce. Okej, będziesz miał jeszcze to. W takim razie. A te pajęcze palce będziemy mogli wymienić na coś innego. Okej, okay, ale dobra. Mm-hmm. Gdzie to jest to tajemne archiwum? Tutaj? Tak. Dobra. Twierdzenie Pandgrama. Nowoczesna animacja, nie. Swój waleczności. Celność plus 15 przez 15 sekund, spoko. Zwój obrony. No, weźmy sobie. Okej. Zwój... O! Żywot i odkrycie Pandgrama, to jest to, czego potrzebujemy. Wow! Okej, nie chciałem tego zrobić. Jest, twierdzenie Pandgrama, okej. Okay. Świetnie. To kolejna sprawa załatwiona. Wiedziałem, że ktoś będzie wstawiał pułapki. Szkoda, troszkę expów przepadło, ale trudno. Dobra, udajmy się do Płatnego Brzegu. To jest najbliższe wyjście. Paprotny brzeg. Ciach. I mam na czekanie. Dobra, drądry, lecznica tuż tutaj. No to idziemy. Drużyno, do dzieła. Okej. Okay. O nią chodziło? Chyba tak. Nie uwierzysz, co znalazłem? Ty! Na panią lamentów, naprawdę to znalazłeś? Nie mogę w to wierzyć, ona naprawdę istnieje. Bardzo dziękuję, to bezcenny wkład w wiedzę. Zagląda księgi, niemal zapomina o twojej obecności. W ostatniej chwili opętuje się, daje ci sakiewkę monet. Okej. Okay. Cieszę się, że mogłem pomóc. Czy to wszystko? Ach, tak, oczywiście. Może nie wygląda na wartościowy, ale zawsze udawało mi się uzyskać dzięki niemu odrobinę dodatkowego grosza między stypendiami. To podstawa dla kogoś, kto prowadzi badania bez wsparcia zamożnego mecenasa. Proszę, weź to, dałeś mi źródło, których sama nie mogłabym zdobyć. Okej.
Coś jeszcze? Mam kilka pytań. Opowiedz mi o tych twierdzeniach. Pan Graham był animantą praktykującym wielenie obożu. Miał kilka ciekawych teorii na temat esencji, parę dość innowacyjnych technik badania. Był w stanie ponownie złączyć duszę z ciałem po śmierci, chociaż nie udało mu się odkryć, jak zapobiegać degeneracji swoich pacjentów. To, że był kontrowersyjny, to mało powiedziane. Dopiero teraz wiele osób zaczyna dostrzec, że po prostu wyprzedzał swoje czasy. Co wasza myśl mówiąc degeneracja? Cóż, wygląda na to, że przyłączenie duszy po śmierci ma jeden mały szkopuł. Ciała zostają ożywione, nawet zachowują wspomnienia i osobowość, ale rozwijają pewien głód na mięso. Żywe, nasycone duszą mięso. A tak, byliśmy tego świadkami na wzgórzach dziedzictwa. Bez niego zaczynają się rozkładać umysłowo i fizycznie. Jeżeli proces ten posunie się daleko, a zwykle tak się dzieje, stają się bezmyślnymi trupami, atakującymi wszystko, co się rusza. Nie odkryliśmy jeszcze, jak tego uniknąć. I ty się zastanawiasz, dlaczego Grimda nie chce podzielić się tobą wiedzą? Brzmi to jak nekromancja. Nonsens, nekromancja to magia, to jest nauka. Dlaczego Grimda nie pożyczyć potrzebnych ci ksiąg? Gmach objawionych tajemnic jest dosyć zaborczy, jeżeli chodzi o posiadanie ksiąg, zwłaszcza te rzadkie. A szczególnie Grimda. Nienawidzi animacji, myśli, że jest niebezpieczna. Nie rozumiem, jak można kierować największą księżnicą Wieleniu Bożu i jednocześnie być tak przeciwnym szerzeniu wiedzy i badaniu, ale też nigdy nie rozumiałam religijnych osób. Pewną wiedzę lepiej zatrzymać pod kluczem. To wszystko. Dobra, coś jeszcze? Dobra, zostawię cię samą, żegnaj. Dobra. Zakończyło kolejne zadanie. Już coraz mniej nam zostało. Zostały jeszcze próby niezłomnego. Władcy posiadają długie łowy, co też zrobię w najbliższej przyszłości. To też moglibyśmy zrobić, jak troszkę oszczędzę pieniążków z powrotem, bo chyba ona coś dużo pieniędzy sobie życzyła za oddanie tego amuletu. Ale dobra. Idźmy do Zarzewia. A nie. Miedziany Halej. Tam pewnie musimy porozmawiać. I dostać się na obrad. Dobra. Szkoda, że siedziba 12 jest tak daleko. Ja zajmuję czasu przemieszczanie się tam. Podobał mi się soundtrack w tej grze. Chociaż wiecie co, jak tak przeglądam soundtrack z Pillars of Eternity z Baldur's Gate'a. Zdawało się, że Baldur's Gate ma dużo... Znaczy, mam... Baldur's Gate 2 ma dużo więcej piosenek bitewnych. W Pillarsach jest ich dosłownie kilka, więc trochę szkoda. No cóż. Dobra. Jeżeli chodzi o zaproszenie na rozprawy w sprawie animacji, dobrze, będziecie mieć po naszej stronie. Ktoś musi przekonać Duke'a, by położył kres temu szaleństwu. Duke pozna prawdę o animacji. Kiwa. Czegoś jeszcze? Opowiedz mi o 12. Okej. Dobra. To tyle. Chciałem wcześniej rozmawiać, bo obawiałem się, że to od razu zabierze mnie na obrady. Więc dlatego teraz jeszcze dopiero szedłem jeszcze raz. Dobra. Idziemy do wyjścia. I musimy udać się z powrotem do Lady Web. Okej, odwrotny brzeg. I dobrze. Dom Hadren, czy jak to tam się nazywa? Tam, 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 tam.
Dobra, wchodzimy i co się teraz wydarzy? No. Ciekawi mnie bardzo. Ciekawe, czy dwunastka zmieni zdanie o animancji, kiedy dowiedzą się prawdy. Dobra, Lady Web. Jeżeli to dla ciebie zrobić, myślę, że nasz czas, żebyś powiedziała mi wszystko, co wiesz o Tosie. O, ciekawe, dobra. A jednak nie wszystko. And then I met a man whose mind was a mystery to me. But he understood me. He knew me at a glance. Told me things I didn't know about myself. He was neither handsome nor charming. He was all I ever wanted. Mówisz o Taosie? Okej, bo zapomniałem właśnie, że Bractwo Ulubionego Klucza czci Wodekę, a przecież ci skrytobójcy, którzy ostatnio nas napadli, mieli maski Wodeki. Więc być może Bractwo Ulubionego Klucza już domyśliło się, że no cóż, trochę nie działamy dla nich. Okej, ale to nie trwało, ale nie trwało to długo. One day I disappeared without a word. He would kill me for it, and I knew that. It's their rule. I just wanted to see him plunge the knife, because then I would know. But the day never came. He has left me. No cóż. Się skupiła się na nieodpowiednim facecie. Okej, wiecie co, zanim dalej z nią porozmawiam, jednak troszkę. Teraz ostatnio chyba przyciszyłem trochę głośność głosów. Zwiększmy to. Trochę słabo słychać. Okej, muzykę trochę przyciszę. Chociaż czasami jest ona cicha, czasami jest głośna, więc. Okej, dobra. Tak. No, może teraz trochę lepiej będzie ją słuchać. Ona chyba ma jakieś cichsze nagrania niż reszta. Chcę porozmawiać o rozprawach w pałacu dotyczących animacji. Dwunastka zaprosiła mnie do swojej delegacji. Get to the palace.
Make your case to the Duke. With him on our side, all of Deerwood can be mobilized against the Leaden Key, and Theos can be rooted out. I only wish I could be there to see it. There is a very old bottle of a very good brand that I have been saving for a special day. If you hurry back after, there may be a little left for you. Wiecie co? Założę się, że jutro zamierzała przejść na emeryturę. Bo coś mi mówi, że nie wypijemy razem tej brandy. Okej. Okay. Tyle. No to idziemy. Dobra, żegnaj Lady Web. Ja nam już wszystko, co wiedziała Taosie. W sumie Taos zostaje taką chyba ostatnią niewiadomą w tej... W tej intrydze, o. Że wiemy, co powoduje dziedzictwo. Wiemy, że stoi za tym brasłowionego klucza. Wiemy, że Taos nimi przewodzi. Wiemy, że na Ziemię, pod innymi ciałami. I wiemy... Tak, wiemy również, że chce, żeby animantów oczernić, żeby spowodować... nie tutaj. Żeby ich wykurzyć. Czy pozbyć się animantów. Ale dlaczego to wszystko robi? Nadal nie wiemy. Właściwie jaki jest cel Taosa? Nadal nie wiemy. Więc Taos zostaje ostatnią niewiadomą w tej intrydze. Mam nadzieję, że niedługo czegoś się dowiemy o nim. Okej, przy okazji kończono budowę muru. To nam podniosło sporo obrony. Właśnie, najemników mamy dalej takich samych. Ale dobra, co teraz chcemy wybudować? Coś z tych, bo ładnie wyglądają. Może kaplice? Okej, weźmy ją. Pozbyłem się większości kasy, ale na pewno jakoś niedługo zarobimy kolejną. Dobra, to są te zamknięte obrady. Czy możemy wejść? Zarezerwowałem dla ciebie miejsce na balkonie. Udaj się na piętro. Okej. Witam. Venal poladam o twoim problemem przybyciu. Balkon został dla ciebie otwarty. Dobra, wiecie co? Zostańcie tutaj. Tylko ja dostałem zaproszenie. Więc wejdźmy, zobaczmy. A nie, wszyscy weszli, okej. Duke Aevar wilczy uśmiech. W pomieszczeniu poniżej trwa burzliwa debata. W tłumie z łatwością można rozpoznać reprezentantów każdej z grup. Rycerze Tygla w swoich hałaśliwych zbrojach siedzą sztywno po jednej ze stron. Z innej zasiadają elegancko ubrani członkowie rodu Domoneldów, przyglądając się wszystkim drapieżnym wzrokiem. Obok możesz dostrzec przedstawicieli dwunastki, których ubiór świadczy, że raczej nie przejmowali się doborem odzienia przed spotkaniem ze swoim władcą. Na sali znajduje się również animanci w naukowych szatach. Miny mają kwaśne lub pełne niepokoju. If you animancers represent our best hope to cure the legacy, what progress can you demonstrate? Okay. As I've said, it isn't about progress, it's about potential. My house would agree, Your Grace. We see great potential in its future. Okay. And I suppose your blazing profits during the legacy don't have nothing to do with that, do they, Dominel? You can't have it both ways, no more! Animancy goes, or this country goes! Okay. So you admit, Master Paras, that animancy is no closer to stopping the legacy than it ever was. No, we've had many promising experiments. Cadman Azo has shown... Cadman Azo murdered a child.
for a complete failure. We should be hanging him right now for what he done. The dozens won't stand for it. There is no need. Master Azo recently passed the trial. And while the experiment failed, his work... Jego badania były sabotowane. Spotkałem fałszywego pacjenta lecznicy dusz, który rozstroił mechanizm urządzenia Azo. To nie incydent przy rzeczu Baeli. Tu chodzi o roztropnego naukowca, który został zmanipulowany. To, co Azo zrobił Gramowi, nie było dziełem roztropnego naukowca. Sure, this is your delegate, Eric. You won't be for long making claims like that. Z takimi poglądami długo nie mije pobędzie. Your Grace, we'd have a much easier time of it if our knights weren't so occupied trying to keep their organization from igniting a revolution on our very doorstep. Heritage Hill is blood on your hands, Justiciar. You turn a blind eye and look what happens. Dobra, dwie opcje mamy, które są bardzo podobne. Udałem się do wzgórza dziedzictwa po ustanowieniu kwarantanny. Rycerze nie byli w stanie opanować sytuacji, jednak źródłem wszystkiego była nie animacja, a pewna starożytna machina. Okej, czyli tutaj bronimy rycerzy Tygla, a tutaj mówimy, że zawiedli. No, w tym przypadku jednak zawiedli. Na moim słowie można polegać. Niech znajdzie się tutaj ktoś, kto je podważy. I had heard whispers of a new delegate set to attend today's hearing. I admit that your candor was mentioned more than once. Okej, fajnie. Tell us what you saw in Heritage Hill. W Tair Nowet znajduje się engwitańska machina, która ma kontrolę nad przepływem dusz. To ona zmieniła mieszkańców nieumarłych. Okej. Użyjmy tej opcji z percepcją. Ślepo podążali za ambicją, nie zachowali ostrożności, pozwolili, by osobiste emocje przeszkodziły w znalezieniu rozwiązania problemu. Ale to by nie broniło animantów. Mam powody podejrzewać, że w wieży znajdowały się także inne osoby, które mogą ponosić winę. I tak było. To właśnie wraz z omówionego klucza było. Ha! W istocie, nie ten most. Ten gość ma nie wyparzoną gębę. Enough, Adric.
Lady Domino makes a point. If it's animancy, then why do the other states that permit the practice not suffer the same fate? Who among us can say he truly understands why the legacy has taken hold? Ja mogę. Uporządkuj ten chaos. Ja. Tłum zaczyna szmerać, a przez szum przebijają się głosy powątpienia. Dobry pomysł, widzący. Przejmij inicjatywę nad tej sprawie, nie zmarnuj twojej szansy. Dziedzictwo Weidwena to twór Bractwa Mówionego Klucza. To oni stoją za upadkiem Kaedmana Azo, a także za wydarzeniami w wieży we wzgórzu dziedzictwa. Chcą na nas wpłynąć. Chcą, by animancja upadła. Głuche pomruki przechodzą w aspekt sceptycyzmu, która wypełnia salę. Widziałem ich w ruinach w Eir Glanvat, jak obsługiwali machiny zakłócające przekierowanie przepływu dusz w pobliżu Złoconej Doliny Jeleniego Brodu, gdzie dziedzictwo jest czymś powszechnym. Jako widzący słyszałem, jak umarli mówią o ich spisku. Kradną duszę nienarodzonym. Dobra, mamy kilka opcji. Poszynał się pani wstyd swemu zakonowi? Jeśli, jak mówi Duke, na żadną z teorii nie ma przeważających dowodów, to co szkodzi wysłuchać jeszcze jednej? Tak, te opcje nie są zbyt miłe. To są dosyć fajne, jeżeli chcesz zobaczyć, czym jest szaleństwo, pokusi jeszcze jeden taki bystry komentarz. Jak dla mnie możesz rodzić kaleki, aż usnie ci łono, bo pozostali usłyszą prawdę. Jeżeli pamiętasz to z troski o pani męża, mam nadzieję, że zapomniał chociaż zamknąć burtel. Okej. Jeśli tak mówi Duke, że na żadną teorii nie ma przeważających dowodów, to szkodzi wysłuchać jeszcze jednej. Okej. Co jest bardziej prawdopodobne? Nie, Bractwo Mówionego Klucza istnieje. Bla. Załóżmy, że żona przeprawia lordowi rogi. Ci, co znają mnie choć trochę, wiedzą. Okej, możemy się poznać na uczciwość. Okej, ci, co znają mnie choć trochę, wiedzą tyle. Nazwano mnie różnie, ale nigdy kłamcą. Uczciwy świadek to najlepszy dowód, jaki możecie mieć w tej sprawie. Seems we have a new possibility to consider, at the very least. How was it you came to learn all this? Wspierali męczennicy dwunastki? Czy chcemy im się przypodobać? Oni wcale nas nie wspierali. Ta sprawa wzbudziła moje osobiste zainteresowanie i starałem się dowiedzieć jak najwięcej. Tak, nie chcę ich gloryfikować w żaden sposób. I were to take you at your word that our friends in Brackenberry Sanitarium and their peers bear no responsibility for this curse upon my country. I'm curious, what would you do if you were in my position? Zobaczmy, mamy... Pozwolicie nie ma tu kontynuować ich pracę, zagłębiając zagadnienia, na które wszyscy chcemy znać odpowiedzi. Gdy nasza wiedza była bardziej rozległa, być może dałoby się uniknąć tego kryzysu. Ile nieboże powinno zezwalać na badania na animację, jeżeli tego nie zrobicie, zrobi to ktoś inny, skąd nad wami przewagę.
animaci z nieboża są trzymani na zbyt długiej smyczy i działania należy ograniczyć i kontrolować. Szczerze mówiąc, nie jestem w 100% pewny, że animacja nie ma żadnego związku z dziedzictwem, po prostu nie byłoby zakazać jej. Animacja jest zbyt niebezpieczna. Myślę, że dwójka jest najbardziej prawdopodobna. Taos chce właśnie zablokować działania, też tak badania nad animacją, no nie bez powodu. Na pewno chce coś uzyskać. Więc myślę, że to jest najsensowniejsze. Animacja służy własnym ambicjom i mieszkom. Dać im władzę to jak zostawić dziecko w samą zbrojowni. Nie ufam tym animantom, marzy im się chwała i fortuna, ale jeśli mogą uleczyć nasze dzieci, nie będę im przeszkadzać. Very well. That is all I wish to hear. Not just from you, but from everyone. Many days we've been at this. It is time we put it to rest. Okay. I want to thank the delegations for helping me to collect my thoughts. In particular, I want to thank our new delegate, who has given me much to think about, and who alerted me to a new enemy I had failed to see. The time has come to choose a direction for the Deerwood. I am ready to make my pronouncement. Okay. Ramir de Barash, representing the interests of Animancers in Deerwood, step forward. Your Grace. Co to się dzieje? Taos? O nie. Forgive me, your grace. We will accept no judgment but our own. No! Avenge the doom! No, no, wait! Stop this at once! Można się było spodziewać czegoś takiego. To miały być zamknięte obrady. Słowa, mogę to zakończyć w każdej chwili, dzwonią ci w uszach. Z trudnością łapiesz oddech i usiłujesz zachować równowagę. Padasz na kolana, widzisz jak Taos wybiega z budynku. Świat wokół ciebie pogrąża się w ciemności, a krzyki szczęga broni cichną i w końcu ustają. Pozostają tylko dźwięki jego słów. Taos stoi przy pulpicie. Wysoko nad grupą odzianych w szaty obserwatorów. Stoi już wśród nich, kiedy zbierają się wokół szerokiego, okrągłego dołu wykutego w kamieniu. Wśród nich stoisz ty. Zwracasz się do kobiety przywiązanej do wielkiego żelaznego koła nad ogromną kamienną gardzielą. Liczne palce jej rąk i nóg są kalczone, a podeszwy stóp zwęglone. Czarno-czerwona skóra po jednej stronie jej twarzy przypomina roztopiony, ściekający wosk ze świecy. Wygięcie pleców wskazuje na uszkodzenie kręgosłupa. Jednak mimo wszystko jej twarz nie zdradza katuszy, przez jakie przechodzi. I find you guilty of heresy. May the eternal prison bar your soul from passage, for it is beyond redemption. Kiwa głową w stronę zakaptorzonego pomocnika, który zaczyna odwiązywać ją od koła. Dominium śpiących. Otwierasz oczy i widzisz belkowany sufit przestronnego westybulu pałacu, podczas gdy chwiejnie próbujesz stać zewnątrz, dochodzi do ciebie szczęk metalu i jęki rannych. Taos zniknął. Rozpaczona matka pochyla się nad sobą szeroko. Otaczają nas duchy gniewu i strachu. Musimy uciekać. Gdzieś z boku słyszysz dzwonienie kolczugi. Kiedy kierujesz tam wzrok, widzisz przy ścianie rannego strażnika. Próbuje coś powiedzieć najwyraźniej do ciebie, ale z początku mówi zbyt słabym głosem, by to usłyszeć. Nabiera powietrza i daje się wykrztusić kilka słów. Lady Webb, tylko ona,
Trzeba jej powiedzieć, będzie wiedziała co robić. Proszę, znajdź ją, opowiedz jej wszystko. Strażnik traci przytomność i bezwładnie osuwa się na podłogę. Okej. No. Można było się spodziewać takiego obrotu spraw. Ale cóż, szkoda Duke'a. Pewno był dobrym władcą. Dobra. Dostaliśmy nową zdolność. Dominium śpiących. Użytkownik. Raz przed odpoczynkiem można dostać plus 2 mocy, kondycji, zręczności, percepcji, intelektu, stanowczości przez 22 sekundy. Widzący może zagłębiać uśpione wspomnienia z poprzednich żywotów, czerpiąc z nich siłę do wsparcia swoich cech. Okej. Okay. Tego w sumie niezbyt często używam również. Dobra. Okej. Okay. W następnym odcinku wychodzimy z pałacu. Mam nadzieję, że bez większych problemów. I spróbujemy się udać do Lady Web. Wygląda na to, że Zatoka Buntu jest na skraju wojny domowej, jeżeli już w nią nie popadła, jeżeli już się ludzie nie mordują, więc może być ciężko. Zobaczymy. Ok, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.